Witam Was tutaj, Czyki Ciąg. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze Cities Skylines PlayStation 4. Dzisiaj jest informacja, w końcu mam nowe informacje na temat nowych dodatków. I tak, żeby dużo już nie przedłużać, dostaliśmy informację na facebookowym Cities Skylines, że oni o nas pamiętają i z okazji tutaj świąt i tak dalej tego typu 31 stycznia 2019 roku, czyli za ponad miesiąc, jest to czwartek w ferie warszawskie, przynajmniej z tego co wiem, jest planowana jakaś nowość dla użytkowników PlayStation 4 i Xboxa na Cities Skylines. Szczerze powiedziawszy, to zapowiada się jak nowy DLC, ale niekoniecznie, może jakiś nowy update, nie wiem co oni wtedy mogą tam wymyśleć w tej aktualizacji, ale jestem ciekawy, może to być Green Cities, mogą to być w końcu mody do Cities Skylines, można sobie wiedzieć cokolwiek się chce, ale jest napisane News Coming for Players. Czyli coś nowego, exciting news, czyli coś naprawdę niesamowitego. No i to ma się pojawić prawdopodobnie, tak tu napisali, 31 stycznia, January. Zapisać sobie tą datę. Tak, ja zapisałem, jak coś, z góry mówię, 31 mam ferię, więc nie zamierzam nigdzie daleko odchodzić od mojego PlayStation. I jeżeli cokolwiek się pojawi, to szybko wam oczywiście was poinformuję. Z maksymalnym opóźnieniem dniowym, jeżeli będę mieć problem z internetem, jak dzisiaj, gdzie nawet nie mogę wejść na YouTube'a, żeby cokolwiek zrobić. Na szczęście jutro mam nowy cykl. Dobrze, natomiast jest jeszcze druga rzecz, którą wam tutaj chciałem pokazać. Nie wiem, czy mi tutaj teraz komputer pozwoli, ale chwileczkę. Mamy też wiadomości, to jeszcze z tego samego forum, z City Skylines, że pojawi się nowy dodatek. No to właściwie to taki nowy już nie jest. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak City Skylines PC. Tam są mody, można powiedzieć, dodatki. No i wyszła oferta Holiday Surprise Patch, w którym mamy oczywiście nowe radio świąteczne. No i tak, radio już było wcześniej, ale teraz dodają trochę nowych rzeczy jeszcze do tego dodatku. Ja jestem zadowolony w sumie. Ten New Winter Maps. 10 nowych śnieżnych mapek. Akurat ja w nie, nie będę gdzieś tutaj na odcinkach, ale fajnie. Jakbyśmy mieli koncerty, to jest Winter Festival Making in Game East, czyli to znaczy chyba, że jest nowy festiwal jakiś śnieżny, też ciekawe. 3 nowe piosenki, no i nowy tutaj nasz ukochany ćwierkacz. Także jak ktoś gra na wersji PC, to jest darmowy dodatek, możecie go sobie pobrać. Może by jakieś kolędy będziemy słuchać już na następny kolej odcinku z Industries. I może byłoby fajnie, żeby się pojawiły takie właśnie kolendy na PS4. No, dosyć dużo mówić. Mam nadzieję, że taki krótki was odcinek wam się spodobał. Przypominam was, 31 stycznia, zapiszcie sobie tą datę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny odcinek ze scenariusza przy zaporze z nowym intrem. Więc co tu dużo mówić, do zobaczenia. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, możecie kliknąć subskrybuj ten dzienny znaczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak tutaj pięknie z tą muzyczką mi się nawet udało wydobyć. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to jest Country Road Radio. Cześć!